Dzień dobry, Reniferek. Witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Dzień dobry, dzisiaj przed nami zabiegany dzień, ale czas na kawę i śniadanie zawsze się znajdzie. Dacie wiarę, że już jest 16 grudnia? Standardowo zaczynamy dzień z naszym porannym kadrem, jedziemy do roboty, jesteśmy znowu pracowitymi elfami. Ale mamy taką misję jeszcze do spełnienia i właśnie ją realizujemy, bo jest paskudny dzień, taki ponury, padam żywy. To lato jest kolejna rzecz, która się odbywa aktualnie. Który efekt wizualny teraz to jest to? To właśnie. A my jedziemy wielkim reniferem, samochodem z rogami i czerwonym nosem z przodu i wywołujemy uśmiechy na twarzach innych kierowców i przechodniów. Albo politowanie. Ale są uśmiechy, uśmiech, tak? Uśmiechy zaliczone. A ja jeszcze mam takie przemyślenia poranne, że jak się szykujemy do wyjścia, to robimy w domu taki sajgon, że po prostu później to aż się chce wyjść do pracy, żeby nie patrzeć na to i żeby nie musieć tego sprzątać. Także tak dzisiaj zrobiliśmy. Tak, i lecimy do pracy. No sami zobaczcie. Szapa! Rozpaczliwie doszukuje się plusów obecnej pogody. Jest taka mgła i mrzawka przez cały dzień. Wiesz, jaki jest plus? I teraz jeszcze jest ciemno do tego. Dla reżyserów horrorów dzisiaj jest plus na przykład. O, to też. Oni muszą robić aranżacje. Takie. Ale jeszcze jest plus taki, że możemy się w końcu przyglądać, jak nasze nowe wycieraczki suną po szybie gładko i nie słychać ich wcale w ogóle. Oczywiście, no właśnie. Nie wiem, czy one się nie zgubiły, bo w ogóle ich nie słychać, bo ja jestem przyzwyczajona, że to jeden z dźwięków, które wydaje nasz samochód regularnie. I tym oto samochodem podjechaliśmy właśnie pod Lidla. Nie wierzę. Serio, poświecisz mi? Na czym? Jakiś czas temu zgubiłam klucz od domu. I z oczywistych względów o tym nie wspominałam. Był w bagażniku w jednej z toreb na zakupy. O, lampeczki działają, super, to jest ten jeden komplet, który wczoraj wieszałam. Dwa opakowania jeszcze są nierozwieszone, ale się cieszę, bo ja tylko wsadziłam baterię i już wszystko samo śmiga, nie trzeba było nic tam programować i to automatycznie jest tak, że 6 godzin świeci, 18 godzin jest zgaszone. Podczas zakupów wpadły nam w ręce jeszcze dwie ciekawe rzeczy. Tutaj mamy nawilżacz taki ceramiczny do wieszania na kaloryferze, bo w sezonie grzewczym mamy strasznie przesuszoną śluzówkę, szczególnie, że pracujemy w środowisku chlorowym i ona jest taka podrażniona, więc ten uroczy domek liczymy na to, że pomoże nam troszeczkę w tym sezonie i zaraz zawieszę go na kaloryferze. A tutaj zaległy prezent urodzinowy Rafała, bo wcześniej szukaliśmy, znaleźć nie mogliśmy, zestaw Black Label Johnny Walker z dwoma szklankami, także taki elegancki wyląduje w naszym barku. Oto nasza lekka przystawka przed kolacją, bo na wieczór mamy plan zrobić hamburgery, ale najpierw trzeba coś przekąsić zdecydowanie. Tak, takie chłopskie danie, chleb ze smalczem. Chłop przygotował. Tutaj kiełki jeszcze mamy, no i zaczniemy za chwilę. Pierwszy głód zabijemy przed burgerami. Tak. Ta herbata tak niesamowicie pachnie. Jeszcze nie wiem jak smakuje, ale dla samego zapachu warto ją zaparzyć w domu. We'll be right back.
kolację dzisiaj burgery z warzywami. Herbata bardzo smaczna. Wjeżdża właśnie druga nowość. Napar owocowy z czarną porzeczką. Się wcześniej przysnęło po tej pierwszej kolacji, takiej pierwszej i pół, bo tam ciągle jakieś przekąski wjeżdżały wieczorem, tak bywa u nas ostatnio, bo mamy dość napięty grafik w grudniu. No i cóż, troszkę ogarnęliśmy rzeczywistość, a jutro znów pracowity dzień, więc czas się ogarnąć troszeczkę, właśnie zmywam makijaż, bo prawdopodobnie jestem pandą po tej drzemce. Jeszcze trzeba wziąć witaminki, bo jesteśmy starzy. Teraz bierzemy witaminkę D i witaminkę C. Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki. I szykujemy się do snu. Herbatka numer 2 się parzy, ale obie trafione. Druga też jest bardzo fajna, bardzo smaczna. Ogólnie my jesteśmy bardzo herbatkowi, także w tej kwestii możecie nam ufać. No myślę, że w pozostałych również. Wykorzystam sobie jeszcze resztkę maseczki, również lidlowej. Dzisiaj wszystko lidlowe, ale te już kupiłam wcześniej. Bananowa, pachnie przepięknie. Łączę się z Wami w wydaniu wieczorowym, w szlafroczku i z naolejowanymi włosami. I już nie mogliśmy się doczekać, żeby zajrzeć do paczki, która do nas przyszła. Zobaczcie, co my tu mamy. Pierwszy prezent pod choinką. Tak. Jest to przesyłka od Kasi, która tworzy rękodzieło. Kasi z Wołomina. Naszej sercowniczki. Wow, pokaż. Dzień dobry, Mikołaju. Dzień dobry, ale dziękujemy. Mikołaj, dziękujemy, że przyszedłeś do nas z takim prezentem. Ja, muszę tu ostrożnie manewrować, żeby Mikołaja nie uszkodzić. To jest dziad z Wołomina. Dużo pracy. Uwaga, jaki słodki jesteś. Taki krociasty. Ja już cię tu widzę. Już tak, ja będzie naszą posadzę dekoracją tutaj świąteczną. Posadźmy dziada tutaj ładnie. Dokładnie panu. Teraz zrobimy kawki, herbatki i lecimy. Dzisiaj w dzisiejszym wyzwaniu to chyba herbatki. Zbieram wodoneczko i uwaga, tak, uwaga. Co my tu mamy, drodzy państwo? Cóż ta Kasia stworzyła. Cóż możemy się tutaj spodziewać. Wow, niektóre prace już widziałam. Ojej, jest kartka i okien. Dzień dobry. Jezu, jakie wszystko piękne. Od tej tutaj maskotki dziada Mikołaja. Coś z nosa poleciało troszeczkę. No, lekki gir, bo zimno jest. Możesz odpocząć reniferku. Tak, ale piękne. Na zbliżające się świąteczne dni, wielu radosnych chwil w gronie rodzinnym, a w nowym roku wiary w lepsze jutro. Oj, w tym. O, tak. Tak. Życzę Kaśka, Michał i Amelka. Boże Narodzenie 2020. Dziękujemy. Na wszystkich buziaki. No i tego reniferka posadzimy koło Mikołaja. To już się wszystko zgadza. Jest Mikołaj. To jest dziad z Wołomina, Ada. I są prezenty, bombki. No, ale piękne, nie? Wow. Co? Widzisz to? Wow! Ojejciu! Ej, nie widziałem tego! Mamy własną personalizowaną bombę! Wow! No to jest bomba! Wow! Super. I tutaj kolorowa! Kolorowa? Ej, no to ta idzie do szarej strefy w mieszkaniu, czyli do mojej, a ta będzie kolorowa do twojej. Chyba je rozdzielimy w dwa miejsca, ale są przepiękne i to jest własnoręczne, piękne. Są leciutkie, więc naprawdę dałyby radę wisieć na choince spokojnie, ale faktycznie mamy te strefy takie, że chyba nam to... Tak, mamy strefy męskie i kolorowe, szare i, śliczne, bo one są i damskie, tych, kolorowe. Z wstążek robione, poklejane. Super, Maja, dziękujemy bardzo, super. Dziękujemy pięknie za taki prezent. 16 grudnia na Instagramie pokazywaliśmy swoje choinki, więc jeśli ubieracie u siebie w domu później, to koniecznie nadrabiajcie zadanie i podsyłajcie nam swoje zdjęcia. Tak jak Magdalena, która przesłała nam swoje drzewko ubrane w srebrne i niebieskie ozdoby z przepiękną gwiazdą na czubku. I chyba mamy takie same rolety, to jest nasze pierwsze zgłoszenie tego dnia. Mama Smerfa i Smerfetki, bardzo dużą, taka się wydaje, ogromna choinka, ubrana w anielskie włosy, tak to się chyba nazywa, przepiękna i to jest chyba żywa, tak obstawiam. I druga choineczka w wykonaniu siostry mamy Smerfa i Smerfetki. Przepiękna, ulepiona, ozdobiona szyszkami. Świetny efekt, przepięknie to wygląda, taka ręczna robota. Dalej mamy Jagadewicz. To nie jest choinka, tylko burdelinka, tak ją Jaga nazwała. Przepiękna w czerwieni, taka wystrojona choina. Justyna tutaj też ma żywą choinkę, chyba w donicy. Ja już tak podpatruję, bo liczyłam na to, że tą naszą uda się zasadzić później w ogrodzie, ale obawiam się, że te korzenie nie jest, jednak nie bardzo się do tego nadają, ale drzewko przepiękne u Justyny.
to nasza choinka tuż po zakupie. No, w tym roku nie jest jakaś gigantyczna, ale mam wrażenie, że zobaczcie tutaj, a ubrana już tutaj. I jak stoi trochę wyżej, to całkiem konkretnie wygląda, więc myślę, że nie jest źle, my jesteśmy zachwyceni. Kamila podesłała nam piękną choineczkę z dekoracjami pod spodem. Ale myślę, że jeszcze prezenty się zmieszczą. Wybaczcie mi to na ekran. Teraz akurat Rafał na chwilę wyszedł i nie mam jak nagrać na jego telefonie, także tutaj jest taki dodatkowy efekt. To taki jakby szron, mróz na szybie, prawda? Coś w tym stylu. O nie, żebym nic tu nie usunęła. Pierniczki z domowej fabryczki. Proszę Państwa, jaka choinka piękna. Te łańcuchy takie grube, fajnie wypełniają choinki. Zawsze mi się to podobało. Teraz nie mamy żadnego takiego, ale wygląda to bardzo fajnie u pierniczkowej pani. Iwona Skubis podsyła zdjęcie podpisane, jaki rok, takie dekoracje. Ja myślę, że nie jest źle. Taka jest alternatywna. Bardzo spoko, bardzo spoko. Natalia podesłała nam Natka swoją choineczkę przepiękną tutaj na stoliczku kawowym. Patrycja Wołoszyn. Ciepła czekolada z piankami w świątecznym kubku. No właśnie mi tu narobiła apetytu na takie cudeńka. Bo generalnie no tutaj jakby wszędzie są choinki, choinki, ale jeżeli coś co ze świętami Wam się skojarzy z nami, to też nas oznaczajcie. Bardzo chętnie udostępniamy i oglądamy Wasze relacje. Kasia podsyła choinkę taką bogato zdobioną. Pięknie też z tym łańcuchem wygląda, jakby taka ośnieżona była. Przepiękne drzewko. Uwielbiam choinki po prostu. Sylwia podesłała nam swoją kolorową choinę, podobnie jak u nas. O, tu już jest następne zadanie na kolejny dzień. Też jest pięknie, kolorowo. Dziękujemy za Wasze zdjęcia i na bieżąco wysyłajcie nam swoje choinki i świąteczne dekoracje. Na śniadanku jajecznica z grzybami, kiełki, brokuła i awokado. Do tego koktajle ze szpinaku, banana i pomarańcz. I pyszna kawka. Właśnie nie taka pyszna, bo mi się rozlało. Kawa również wyszła przepyszna i co najważniejsze, czuję, że zaczyna już działać. I jeszcze co do śniadanka, awokado było idealne. Po prostu takie, najbardziej idealne, jak tylko może być awokado. Tymczasem spakowani, lecimy na zajęcia. Skakujemy do Rudolfa, cały dzień czekał na nos, po prostu jak byliśmy w pracy, także trzeba go tutaj godnie przywitać i możemy jechać. Śmigamy na chwilkę do domu i naszym domem nie jest iglo, mimo że przypominam Eskimosa w tym szlafrokowym kapturze. Szybko coś przegryziemy, przepakujemy się i śmigamy do rodziców. Zamiana za kierownicą, zmiana lokalizacji, rozdzielamy się. Gdzie idziesz? Ale to moja słodka tajemnica. Aha. To są wyżyny naszej kreatywności po wieczornej. W trakcie wieczornej. W trakcie wieczornej. O. Przyjechałam do moich rodziców i babci Zosi, która ma dzisiaj urodziny. I będziemy piec pierniczki. Thank you.
Mój plecak przepięknie pachnie pierniczkami, są już wykrojone kształty, wszystko wypieczone, zabrałam je teraz do dekoracji, zgarniam jeszcze Rafcia i lecimy na chatę. I jeszcze wspomnę, że nie mogę wyjść z zachwytu i podziwu nad tym, jak zmienia się mój rodzinny dom i jak teraz, no szczególnie kuchnia już tak nabrała kształtów, jeszcze tam są częściowo meble osłonięte, fronty szafek poklejone jeszcze, bo cały czas się wszystko kurzy, bo teraz będzie kuchnia z salonem i kuchnia już jest prawie ukończona, no ale tam w salonie cały czas się dzieje, przez to kuchnia jeszcze też tak nie wygląda do końca tak jak będzie docelowo, ale robi się coraz ładniej, tam w ogóle i okna są wymienione i się pojawiły takie drzwi balkonowe, no będzie przepięknie i tegoroczne święta na pewno już tutaj spędzamy w gronie rodziny w tym domku i no wszystko w swoim czasie, ale robi się coraz piękniej i to wszystko sami moi rodzice robią, to jest niesamowite. Pozostając w temacie świątecznych słodkości, dzisiaj zbieraliśmy inspiracje na świąteczne zakupy słodyczowe. Co warto teraz kupić, na co polować, jeśli chodzi o świąteczne słodycze? Jeszcze raz. Wypraszam. A to będę nagrywać dalej. Justyna 92 zaproponowała ciastka korzenne, akurat u nas było opakowanie, ale z innego sklepu, a tutaj w Kauflandzie takie piękne i nie dość, że piękne, to jeszcze ponoć to są najlepsze ciastka korzenne, także jak będziemy mieli okazję, to musimy koniecznie spróbować. Jaga the Witch, Agnieszka podsyła nam, słodyczki nie oceniają, słodyczki rozumieją, to jest prawda. Ja tutaj widzę domek z piernika, my też taki mamy jeszcze do zrobienia. Tutaj jakieś ciasteczka, czekolada, to jest cały zapas. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Anka podsyła nam choinkę swoją w czerwień, czyli jeszcze wczorajsze zadanie, ale cały czas zbieramy Wasze zgłoszenia. Jeśli później ubieracie choinki, to też nas oznaczajcie w swoich relacjach. Przepiękna. Z tego powstają świąteczne całe opowieści. Hubert podsyła również swoją choineczkę w wydaniu wieczornym. Rozświetlona, przepiękna. I tutaj jeszcze chyba w drugim pokoju, przepiękna, kolorowa i taka bogato ozdobiona. Domowe love, najlepsze i najbardziej grudniowe, odpowiednie, słodkości na grudniowe dni. To oczywiście pierniczki, najsmaczniejsze są te wykonane własnoręcznie i są w przepięknej miseczce z Mikołajem i serwetka. Podoba mi się bardzo, mi się podoba ten motyw samochodu z choinką na dachu. Szukaliśmy takiej ozdoby na choinkę, ale nie widzieliśmy. Z prezentami na dachu były. Jak mi strzeliło w kolanie. To było twoje kolano? No. O, pięknie. Starość, nie? Świetna forma. Poglądać, ale... Musisz się położyć tak szybko, to wiesz, może wtedy. Mama Smurfa i Smurfetki. Jajko niespodzianka. A nie, przepraszam, to nie jajko, to babką. Babka. Słodycz, którego nie jem, ale wygląda mega świątecznie. A olaski cukrowe, takie pięknie na choince fajnie by pasowały, wyglądały. Mikołaj z czekolady to podstawa, potwierdzamy. Tutaj moja mama wrzuciła zdjęcie naszych wypieków. Pierniczki w tle, jeszcze w piecyku. I czekoladowe ciasto, które było jeszcze cieplutkie, jak przyjechałam. Urodzinowe, przepyszne. Nona Milagrosa również dzisiaj wypiekała pierniczki i już mam przeozdobione przepięknie i to taki konkretny zapas. I tak samo fioletowy kufer, również zapas domowych słodyczy. Jeszcze ostatnie spojrzenie na choinkę. Przyznam, że szczególnie wieczorami, jak jest przygaszone światło, to jest bardzo kojące. I przy takim drzewku to się można zrelaksować cudownie. Jak nikt nie gada, jest cichutko i tylko słychać dzwoneczki. O, z naciskiem, jak nikt nie gada. Dobranoc, do zobaczenia jutro. Zapraszamy do subskrybowania, kliknięcia znaczka, zostawienia łapki w górę. I pa!